Zresztą mieliśmy przykłady z ostatnich wyborów, kiedy 2 miliony głosów było nieważnych i to musimy zrobić w tej chwili wszystko, aby do tego nie doszło w tych wyborach. To są bardzo ważne wybory dla nas, dla całego kraju. I myślę, że my już od wielu miesięcy prowadzimy pewne działania, zresztą staraliśmy się to zrobić jak najlepiej, kiedy to typowaliśmy kandydatów do komisji wyborczych, kiedy rozmawiamy na różnych spotkaniach naszych wewnętrznych i zewnętrznych, prosimy osoby chętne, które by chciały być mężami właśnie zaufania, jak tutaj pan Bogusław wspomniał. I to właśnie jest dlatego, żeby te nasze wybory, które dotyczą każdego z nas, były sprawiedliwe, były uczciwe, aby tych głosów nie było tak dużo sfałszowanych. Dlatego te nasze działania są takie i pracujemy nad tym tak, aby właśnie nie było tego rodzaju działania, jak miały miejsce choćby nawet i w Brukseli, zresztą wszyscy, żeśmy widzieli, media podawały, że tam też rzucono sporo tych głosów do urny, prawda, nieważnych, dodatkowych, skąd się wzięły, tam w stolicy Unii Europejskiej i nie do końca zastanawiamy, więc w związku z tym, dlaczego tak jest. Ja wiem, że zrobimy wszystko tak, aby te wybory jak najbezpieczniej przeprowadzić. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie uzupełnić. Reprezentuję mi pan Szaman Barki, grałem z kresem zespołu, jak powiedziała Ala. I mamy tutaj pewne doświadczenia. Posłużę się tym, co ludzie jako PiS zaproponowali, co można usprawnić wybory pod kątem tym, żeby nie były sfałszowane, bo istnieją takie podejrzenia. Ja byłem obserwatorem wyborów prezydenckich na Ukrainie podczas rewolucji pomarańczowej. I wtedy, jako obserwator zewnętrzny, przelano nas na to właśnie, że wybory tam mogą być sfałszowane. Jak oni się zabezpieczali właśnie przed fałszowaniem wyborów? Otóż byli mężowie zaufania, tak samo jak my, tych mężów zaufania mamy. My już chcę powiedzieć, mamy praktycznie chyba kompletny mężów zaufania, bo każdy sposób dostał za zadanie, czyli coś, co musi wykonać, pod rygorem dosyć dużym, żeby skompletować członków komisji obwodowej wraz z mężami zaufania. I tych mężów zaufania mamy. A co ci mężowie zaufania między innymi robili na Ukrainie? Otóż ja byłem w wielu komisjach, w wielu komitetach, widziałem to. Oni byli wyposażeni w kamery telewizyjne i oni przez cały czas nakręcali to, co jest na sali. Proszę Państwa, kamera widzi to, czego nie widzi oko ludzkie. Oko ludzkie można oszukać, kamerę nie. I teraz właśnie, co PiS chciał? Myśmy jako PiS, jako partia, wnieśli projekt ustawy, żeby wprowadzić obowiązkowo te kamery w lokalach wyborczych. I co zrobiła Platforma? Odrzuciła ona, bo ma większość. A dlaczego? Czy dlatego, że akurat są uczciwi? Widocznie planują coś, w czym kamery by im przeszkadzały. Dziękuję. Którą mamy. Kawał historii przyjechał do Jarosławia. Naprawdę nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę. Bardzo proszę tutaj Panią. No proszę Państwa, więc uważam wystawę Prawda i Pamięć Smoleńsk 2010 za otwartą. Proszę Państwa, zakładamy kronikę tej wystawie. Zakłada Jarosławski Klub Gazety Polskiej. Zostanie wyłożona. Bardzo proszę o wpisywanie się do niej. Jeszcze raz pięknie dziękuję Pani Alicjo, Pani Małgorzata, Pani Małgorzato. Jeszcze raz piękne dzięki, że przyjechaliście do naszego domowego miasta. I jeszcze na zakończenie mamy taki zwyczaj, że naszym gościom wręczamy jarosławskich kominiarzy. Niech one będą symbolem szczęścia i powodzenia i sił w dochodzeniu do prawdy. Jesteśmy z Wami.